że nie umiem enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz enduro. I po prostu, wiesz, tam chłopaki gdzieś tam latali, biegali, nie? A ja brałem szmatkę, pastę same i czyściłem szprychy. Bo praktycznie rdzewiały ciągle, nie? No, tutaj te lagi, bo lagi też widzę, że masz zmienione i masz... Zmienione mam, bo tam za się wszystko, rozmawiam, no. Kurde, jeszcze ten... Alus jest. No. Fajnie. Ale trochę krzywe są te lagi. Dobrze widzę? Tu? Nie wiem nawet. No? No są tak, idą w taki pałąk chyba. No. Mam nadzieję, że się nie wypierdziulę. Nie. Za wolne to jest. No, szok. Nie będę go na gumę wyrywał, nie martw się. Tak bym nie wyrwał. No ale są tacy, co by wyrwali. Wiesz? Na pewno są tacy. Wiesz co, Daniel ma skuter, wiesz, jak go zrobi, ma 50 skuter. Jak go zrobi, to będziemy go rwali na koło. Czekaj, dam ci ten. Kamerę. Spróbuję go zapalić. Napycha, nie? Napycha go? No to spróbuję go napycha zapalić. Jak ty zapalasz, no to ja też chyba muszę, nie? Trzymaj, najwyżej będzie obciach. Znaczy ja muszę wszystko potrafić. Nie? Tylko że tu masz odwrotnie biegi, nie? Co? Odwrotnie biegi masz, nie? Aha, jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. No właśnie, w tych czeskich było odwrotnie, no właśnie. I kopka tak samo odwrotnie, dlatego na wszystko nie odpalam, nie? Aha, a w ogóle odpala? No powinien. Na kopkę odpalić. Czekaj, tą stópkę wezmę. Co mi wbiłeś teraz? Luz. Luz mi wbiłeś. Jedynka do góry. Tak bez sprzęgła? No, bez sprzęgła, jedynka do góry. O, no dobra, w sumie jest do przodu, tak? A, nie, kop go. Nie kopać, czyli co, jedynka i pchać, tak? O kurde, będzie jazz, poczekaj go, nawrócę sobie. Hop, o, patrz, widzisz, udało się. Tylko to hop, o, musi być przedni hamulec. Ale gaz jest tu, no. Sprzęgła nawet nie włączy teraz, idą, bo wrzuć na jedynkę i on nie ma żadnej kompresji takiej. Aha. Jeszcze do góry. To się cofnę z tej góry. Kurde, jak się wyrżnę. Teraz już wbiłem? Nie. Nie, jeszcze nie. O, teraz. Dobra. Ruszyłem. Poszli. Ale jaja. Ale to zapierdziela. Wrzuciłem chyba... Dobra. Jadę. Ale jazz, zajebiście. Z tymi biegami muszę się przyzwyczaić. Dwójka, gaz. Odjazd. Dobra, teraz hamulec. Ale robotę ma chłopak jadąc tym. Dobra, nawrotka. Nic nie jedzie, jazda. Jadę! Umie! Ale zawodostwo!
I w Legopso na baku. Nie no, z tym gazem to kurde bym nie powojował. Zobacz, kurwa! Szok! Idzie jechać, no idzie jechać po prostu, no. Nie mam tego, mam ten. Jadę. Idzie się przyzwyczaić do biegów, do wszystkiego, do gazu i do tego, że gaśnie. Do tego, że nie ma hamulca przedniego. Ostro, gazuj! Gazuj! Trzeba go napędzić. I na stojąco też idzie. I spróbujemy go na koło. Nie. Na koło nie chce iść. On tylko prosto jedzie, ale zajebiście. Zaraz wjedziemy w muldy. Szybko zakręca, zajebiście. No! Ja raz. Coś ty zrobił. Jedź. Tak będziesz jeździł, to nie dojedziesz. Uciekaj! Potrafię! Kurde, jeszcze parę kółek i normalnie... Przypomniało mi się, jak to jest, wiesz? Ale ta dwójkę to trzeba ciągnąć, nie? Żeby go napędzić, nie? Jak włączysz trójkę, to nie, no to się zmuli, nie? Ale tak wszystko działa, nie? Ci powiem. Skręt ma bardzo dobry. Zawodowstwo, no. Powiem ci, że ja tam prędkości to tak nie preferuję, ale przypierdzielił. Z tymi biegami też jakoś się tam można oswoić, tylko muszę pamiętać. No i ci powiem, że to jedzie, no. Jedzie. I przyjemnie, ci powiem. Ale jak już jest ta trójka, nie? I się napędzi. No tam pewno z 50-60 poleci, nie? No tak było 60, nie? No, na aha. Trochę na mnie weź tą kamerę, bo nie będzie widać w Legopso. Jeszcze ten. Bo ktoś pomyśli, że kaskadera tu posadzili. O, i mam stopę. Piękna sprawa. Ale wiesz co, jakbyś tak się za niego wziął, to szłoby go odrestaurować fajnie, nie? Nie? Ale ci się pewnie nie chce, co? To ja ci życzę, żebyś sobie kupił crossa. A jakiego byś chciał crossa? Też jakąś ładne, nie? Aha, a w jakiej pojemności? 250 na razie. O, to jest mocno, wiesz, ci powiem. Na 125 idzie, nie? Bo koledzy tam mieli. No. Miał Aprilę SX 125. Też crossa, nie? Aha. On miał tam chyba 45 koni, to usiadł ładnie. Aha. Jak masz na imię? Robert. Robert? Robert? Robert. Zapomniałem zapytać, czy mogę cię nagrywać. No. Mogę. No, ten Jarek, nie? Z Projekt Cross, nie? No, zawodowy gość, nie? Byłem na Megawacie, no to się spotkaliśmy. Mielibyśmy prawie się nie spotkać, bo się nie zgadaliśmy, że ja byłem na padoku, nie? A on po prostu był tam, gdzie widownia i tam nie wpuszczali, wiesz? A że my byliśmy jako obsługa enduro gumy techniczna, nie? Jakby mu się to popsuło, to dlatego my tam mogliśmy być i tam nie wpuszczali. Chociaż nie chcieli nas wpuścić, nie mieliśmy opaski jeszcze.
ale czekaliśmy tam, nie wiem, z 20 minut, się wkurzyłem, doszedłem do gościa, mówię, panie, mówię tam, wpuść nas, mówię, nie, masz tu wlepy i nas wpuść, bo my tam enduro guma za nami czeka, ma taki numer startowy i nas wpuścił, ale tak, to czekaliśmy jak takie wazony, nie. No. Co? Rejestracja dobra. No, no taka prawie jak twoja. Nazbierało się tego, nie? To co, Robert? Spadam. Dzięki, że przyjechałeś. No i teraz do zobaczenia w tym, w terenie. Trochę bez tej szyby to wymarzłeś, kurde. Przewiało cię. No widzę, cały czerwony jesteś. No. Gogle sobie jakieś skombinuj. No, i kask. No. To nara. Odpalaj brykę. Właśnie tak się zapala. Odprowadzę go kawałek.